czwartku, 27 stycznia do 27 lutego bieżącego roku wszyscy uczniowie klas 5 do 8 i szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych przeszli na naukę zdalną. Przedszkolaki i uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym. Rośnie liczba chorych na koronawirusa i to jest powód, dla którego Ministerstwo Edukacji zadecydowało o nauce online. Jak podkreśla Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy, w związku z przypadkami zachorowań u dzieci, całe klasy i grupy musiały przechodzić na kwarantannę. W tygodniu poprzednim, czyli od 17 do 21 stycznia, do Miejskiego Zarządu Oświaty, również do pana burmistrza, bo taki obowiązek mają dyrektorzy szkół, wpłynęło 11 zgłoszeń o wprowadzeniu nauki zdalnej w klasach i oddziałach. Oczywiście decyzje te były spowodowane konsultacją z sanepidem i tym, co sanepid, jakie zalecenia wydał dla dyrektorów szkół. I jeśli chodzi o grupy obejmowane nauką zdalną w poprzednim tygodniu, to były to grupy dosyć spore. Tutaj widzę 36 dzieci, 66 uczniów, 62, no i również mniejsze, 19, 22. Także tych dzieci tydzień temu było bardzo dużo objętych nauką zdalną w naszych placówkach. O bardzo dużym rozprzestrzenianiu się zakażeń koronawirusem w szkołach mówi także Barbara Więcek, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dębicy. Abstrahując od tego, że my jako inspekcja sanitarna w przypadku zachorowań, zwłaszcza zachorowań czy dzieci, czy młodzieży, czy nauczycieli, mamy więcej pracy, ale tu nie o to chodzi. No przede wszystkim nie będzie narażenia w środowisku szkolnym dzieci w ramach klas czy w ramach szkoły. Dyrektor Ireneusz Kozak zaznacza, że nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym. Myślę jednak, że dyrektorzy mają już na tyle dobre doświadczenia, na tyle dobre praktyki, bo nauka zdalna prowadzona jest nie pierwszy raz, jak pamiętamy, po raz pierwszy prowadzona została 13 marca roku 2020, a zatem już 2 lata nabywamy nowych doświadczeń, nowych praktyk. Jak zapewnił minister edukacji Przemysław Czarnek, będzie możliwość konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów zdających w tym roku egzaminy ósmoklasisty i maturalny.